Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii ETS2 Italia. No właśnie, w której to serii jeździmy po mapie Italii. No i oczywiście na początku klarowność. I tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, jedziemy z Catanzaro, z tego miejsca do Bologna. No i główny dzisiaj cel to po prostu wschodnia część brzegu Włoch. No, coś takiego. I wieziemy filtry z oleju z Cargo Trans, a wieziemy do Exomar. No właśnie. No i co? Ja już tu wsiadam i dzisiaj będzie Trakir. Mam nadzieję, że jakoś będzie. No i co? Żeby nie było, że odcinek znowu 30-minutowy, to lecimy. Tutaj sobie może cykniemy jakieś zdjęcie na miniaturę, bo akurat ładne tereny się pojawiły. Dobra, tylko jakby tutaj zrobić. Tamto czy w ogóle jakoś całościowo? To jest pytanie. Może nie tutaj, bo tutaj trochę tego mało jest. Tutaj można cyknąć jakieś fajne. Takie coś. Albo takie, albo... O, można zrobić tutaj tak. Dobra. Coś takiego się cyknie i... No i będzie na miniaturę i wracamy do drogi. Ale przed drogą jeszcze zobaczymy, ile zostało, w którym momencie jesteśmy. Jak widać, nie tylko autostradą, ale też jedziemy jakimiś lądówkami. A niech sobie będzie takie zdjęcie. Najwyżej po drodze znajdzie się jakieś lepsze miejsce, to się tam cyknie jakieś ładniejsze. A wiecie, to nic złego się nie stanie, jak się zrobi za dużo zdjęć, zwłaszcza jeśli chodzi o ten dodatek. Dobra, może jeszcze jakieś tak blisko ciężarówki. Może trochę wyżej.
O, i może coś takiego. Dobra. Jesteśmy, ale zanim jeszcze dojdziemy, to jesteśmy... O, dopiero tutaj. Dobra. Tutaj się nie odzywam. Na najbliższej stacji może zjedziemy, albo nie najbliższej. Może tutaj gdzieś, albo tu. No. I wtedy będę coś gadał. A wy wypatrujcie jakichś fajnych miejsc. Cholera. Właśnie po drodze. No to jedziemy. Dobra, tu zrobiłem małą pauzę i jak widzicie, paliwo mi zabrakło. Będzie trzeba jakoś dojechać. Tylko nie wiem, czy się uda. Czekajcie, mapa. Chyba się nie uda. No trudno, ale nie będę wołał żadnych służb. Bo to się robi tak. Aha. Czekajcie, bo tutaj chyba coś się nie dojazdziło. Ile tu jeszcze? Jezus, to jest kawałek drogi. Ja myślałem, że tutaj trochę zjazdu już będzie. A to takie buty. A. I tutaj dopiero się pojawia. Ciekawe. Ale zauważcie, że też... Nie. Ja myślałem, że to jest inne, to jest to samo. Przed tym była inna stacja. Dobra. W ogóle nie zauważyłem, żeby jakaś kontrolka się świeciła, nic takiego. Więc ciekawe. No dobra. Ja tu już dotankuję. I zostało
Jeszcze spory kawałek, więc... No, już lecimy. Dobra, więc my tu już dojeżdżamy. Jak widzicie po GPS-ie, to tutaj dosyć jest dziwna droga. Znaczy, wydawałoby się, że dziwna. No i co? To może powiem od razu, jak będzie wyglądał następny, czwarty odcinek. Odcinek dokładnie pokażę na mapie, jeszcze zdecyduję. Ale chcę, żeby czwarty odcinek to był taki odcinek z lądówkami. Bo wiecie, teraz były głównie co autostrady, ta plus Sycylia cała. To teraz by się zrobiło coś a la lądówki. A wiem, że te lądówki to tak one są właśnie w środku Włoch. I to takie najlepsze, wiecie, to... Dałby się... planowałem właśnie zrobić coś takiego, że dwa odcinki to też by były lądówki. Tam chyba jedne są na północy, drugie na południu, tak mniej więcej, jakieś tak... Gdzieś je rozdzieli. No i na przykład następny by był z lądówkami, a kolejny, jeśli chodzi o lądówki, to by był już ostatni odcinek, kiedy zjeżdża się do garażu. No i tym razem może uda się kupić ten garaż, a nie to, co było w Nowym Meksyku.
Dobra. My tu już zjeszczamy. To oczywiście do 50 musi być. To może, żeby nie było, nie będę przeciągał, to od razu teraz już to pokażę. Tutaj my dojeżdżamy, dobra. Lądówki widzę, że są tak. Tego bym lądówką chyba nie nazwał, chociaż... Nie, to chyba nie jest lądówka. Tutaj są te lądówki, o których mowa. Chodzi tutaj o te lądówki, o tą część lądówek i o tą część. Aczkolwiek to jest duża. Nie mówię, że akurat po wszystkich, że jedną tu, tą i tą. No chyba, że się uda. Nie wiem, jeszcze coś wymyślę. Może jakieś ładunki, może między, nie wiem, Rzymem a Ancona się przejdzie tędy, albo Pascaria, Livorno, czy coś się przejdzie tędy. No, zobaczy się. No i też jest tutaj taki fragment, ale to się ogarnie, to się zobaczy. A dodam jeszcze, że między właśnie tym następnym odcinkiem, a tym ostatnim, co ma być, chciałbym zrobić jeszcze dwa odcinki, które by były tak. Jeden to by był z miastami. Nie mówię teraz kolejnością, ale mówię tak. Jeden by był z miastami, a drugi by był z ciekawymi miejscami. Bo wiecie, są tu dosyć ciekawe miejsca, które warto pokazać, gdzie to jest na mapie. I no i myślę, że taki film też by był fajny. Dokładnie jak będą wyglądać, to zobaczycie. No i się żegnam teraz, więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twitter, Google Plus, do wszystkich linków w opisie. No i co? No i to tyle. Ja tutaj już odstawię to. No i co? Trzymajcie się. No i cześć. No to 1-1 się czepiają. Psz.